marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 34. sesję Rady Gminy Panki. Witam wszystkich radnych, witam panią wójt, panią sekretarz, witam pracowników gminy oraz witam zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 13 radnych. Uchwały podejmowane w dniu dzisiejszym będą więc prawomocne. Czy do proponowanego porządku obrad będą nanoszone jakieś zmiany? Nie. Zatem przejdźmy do głosowania porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proponowany porządek obrad został przyjęty 12 głosami. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu obrad 33. sesji Rady Gminy Panki. Proponuję przyjąć protokół bez jego odczytywania. Wersja papierowa dostępna jest w Biurze Rady Gminy Panki w Urzędzie Gminy. Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie BIP Panki w zakładce Rada Gminy Panki. I poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty 12 głosami. Punkt czwarty. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Oddaję głos pani wójt. Dziękuję bardzo. W dniu 31 stycznia ogłosiliśmy kolejny przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki, etap pierwszy, składanie ofert do 16 lutego. Dnia 4 lutego ogłoszono przetarg na kanalizację sanitarną w miejscowości Konieczki, etap drugi, to jest zadanie z Polskiego Ładu, składanie ofert do 21 lutego. Gmina złożyła wniosek o przyznanie środków z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W tym zadaniu wnioskowana kwota to jest 151 048 zł. Z tych pieniążków będziemy realizować zadanie, które będzie polegało na wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia. Jest to działanie 5.1. W ramach zadania planowany jest zakup 16 stacji roboczych, 20 monitorów wyposażonych w mikrofony, kamery oraz głośniki, oprogramowanie do obsługi podatków, moduł do elektronicznego raportowania księgowości budżetowej, program do tworzenia kopii danych i systemu oraz internetowe biuro obsługi gospodarki wodnej. W ramach zadania planowane jest również wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich urzędników. Wyłoniono wykonawcę na zadanie modernizacji obiektu boisk sportowych miejscowości Panki przez montaż trybun sportowych. Zadanie wartości 29 520 zł. Dokonano zapytania ofertowego na modernizację obiektu boisk sportowych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5 kW. Termin składania ofert 14 lutego. Podpisano umowy o wsparcie realizacji zadań publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Panki.
Akademia Siatkówki 20 tysięcy, klub sportowy 55 tysięcy. Złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu na trzy następujące zadania. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów, gmina Panki. Droga gminna 6930-35S, długość kilometr 650 metrów. Droga gminna 6930-36S, 1 kilometr 270 metrów. I droga gminna 6930-38S, 250 metrów. Ogólna długość tej drogi 3 kilometry 170 metrów. Szacowana kwota zadania 5 milionów 500. Drugie zadanie, o które też wnioskujemy do Polskiego Ładu, jest to budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka. Zadanie na ten moment zgłoszone jest na wartość 1 200 zł. I trzecie zadanie, które zgłosiliśmy, jest to przebudowa drogi gminnej Kamułki Konieczki 3019S. Długość drogi 2 km 264 metry. Wnioskowana kwota co do zadania 4,5 miliona. Z dniem 1 lutego mamy zmianę dyrektora w szkole podstawowej w Aleksandrowie. Pani dyrektor złożyła rezygnację ze zajmowanego stanowiska. Od 1 lutego na stanowisku dyrektora pełniący obowiązki jest pani Henryka Papuścik. I jeszcze jedna taka informacja, też miła dla nas. Jesteśmy jedną z trzech gmin, która w tym roku dostała dofinansowanie do samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kwota dofinansowania jest na ten moment nieokreślona z tego względu, że jeszcze nie jest podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, który to też zawsze co roku do każdego takiego zakupu dodaje dodatkowy wkład własny. Nasza kwota zadeklarowana na ten moment, którą musieliśmy zadeklarować, to jest 450 tysięcy. Także tutaj myślę, że to też jest to nasz mały sukces. Jeszcze jedną informację też istotną, bo akurat ta sprawa była tematem kilku posiedzeń komisji. Dotyczy to spornego tematu co do własności drogi, czy to ma być droga własność wewnętrzna, czy droga gminna. Ta sprawa odbyła się w formule online. Tutaj on tam pana mecenasa krótko przedstawi temat. Dzień dobry, witam szanowny radny. Odnosząc się krótko do skargi, która była złożona na uchwałę Rady Gminy. Uchwała została w sprawie zmiany w planie zagospodarowania, jeśli chodzi o charakter drogi, podjęta przez Szanowną Radę 12 sierpnia. Uchwała została na tą uchwałę złożona skarga do Sądu Administracyjnego, do Wojewódzkiego Sądu z dniem 23 sierpnia. Później składaliśmy odpowiedź na tą skargę 20 września i sąd 14 stycznia bieżącego roku rozpoznawał skargę skarżących na tą zmianę, gdzie oddali tą skargę jako bezzasadną. Jesteśmy na etapie sporządzania przez sąd uzasadnienia, również też wystąpiliśmy o uzasadnienie. Nie mam na dzień dzisiejszy wiedzy, czy państwo skarżący również też wystąpili. Domniemuję, że tak. Myślę, że sprawa się tak nie skończy. Zobaczymy, czy będą występowali ze skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I ja pokrótce, szanowni państwo, wskażę, że sąd nie miał wątpliwości, że podjęta uchwała przez Radę Gminy nie narusza prawa własności przez skarżących, że w zakresie władztwa
gminy, gmina może takie decyzje podejmować, tym bardziej, że to nie była jedyna droga wewnętrzna, która się znajduje na terenie gminy Babki. I ze względu na to sąd nie podzielił argumentów skarżących, uznał je za argumenty, które nie wniosły nic istotnego do sprawy, tym bardziej, że od samego początku również też staliśmy na takim stanowisku, że zacytowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, również też jedno orzeczenie bodajże NSA, nie stanowiły orzeczeń, które można było brać pod uwagę, ponieważ tamte sprawy rozpoznawane przez wojewódzkie sądy administracyjne dotyczyły innych stanów faktycznych i ze względu na te elementy nie mogły być brane pod uwagę. To sąd również też wojewódzki wziął pod uwagę, wydając to rozstrzygnięcie. Dlatego myślę, że na kolejną sesję przygotujemy sprawozdanie, z którego będzie wynikało, czy to uzasadnienie zostało sporządzone i czy skarżący wystąpili ze skargą, tak jak powiedziałem, do NSA w Warszawie. Na tą chwilę co do tych spraw sądowych to jest sprawa zakończona. Oczywiście na etapie postępowania jeszcze skarżący wnosili o to, aby sąd od momentu złożenia ich skargi wstrzymał wykonanie tej uchwały. Sąd również też, biorąc pod uwagę, te argumenty nie wstrzymał, więc uważam, że myślę, że w moim przekonaniu NSA również też oddali tą skargę. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania? To może ja zapytam. Powiedziała pani wójt, że jako jedna z trzech gmin tutaj na tym terenie dostaliśmy samochód strażacki. Kwota, którą gmina będzie musiała dopłacić, to jest około 450 tysięcy. Tak? I ja chciałam zapytać, skąd weźmiemy takie pieniądze? Nie powiedziałam, że dostaliśmy, tylko dostaliśmy dofinansowanie, natomiast powiedziałam o zadeklarowanej kwocie, którą my jako gmina w momencie zadeklarowania, jak najbardziej akceptacji tej decyzji, musieliśmy taką kwotę zadeklarować. Ta kwota z tych informacji, które posiadam, będzie zmniejszona o kwotę w momencie, kiedy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisze umowę, to wtedy też automatycznie wkład Wojewódzkiego Funduszu w zakup tego samochodu będzie i automatycznie ta kwota będzie na pewno mniejsza, tak. Natomiast to będzie. Na pewno będzie. Natomiast co do kwoty będziemy tutaj Szanowną Radą się spotykać. Nasze propozycje co do koncepcji, gdzie my te pieniążki widzimy. Będziecie mieć Państwo radni na komisjach przedstawione. Na ten moment jeszcze czekamy na sprawozdania, które nam spływają. Musimy zamknąć stary rok. Też pewne rzeczy będziemy, o pewnych rzeczach finansowych będziemy dużo więcej wiedzieć niż na ten moment i wtedy jak najbardziej do rozmowy wrócimy. Uważam, że tutaj najwięcej będzie ukłonu ze strony Rady, aby Rada jak najbardziej podzieliła tą naszą decyzję. Dziękuję. No ale pieniędzy Rada raczej nie znajdzie. Tutaj rola skarbnika, ewentualnie księgowego. Tak, o tym mówię, że rozmowy będą, propozycje będą, ale to tutaj Państwo radni będą decydować o tych przesunięciach. Ale nie bierze chyba Pani wójt pod uwagę kredytu. Na ten moment. Rozumiem. A która remiza została wytypowana do samochodu? Nie remiza, tylko OSP Praszczyki. 2 września mamy 80-lecie funkcjonowania tej jednostki i w związku z tym jubileuszem chcemy zrobić taki prezent. A nie ma żadnej innej jednostki, która jest, nie wiem, bardziej mobilna, ma gorszy samochód? Na ten moment praktycznie wszystkie samochody, które mamy, to są samochody powyżej 50 lat. Praszczyki też mają 50 lat. Natomiast Praszczyki jest to do sprawdzenia, do dokumentowania, jest jedną z jednostek, która jest najbardziej aktywna, bynajmniej była najbardziej. A wie Pani, ile razy w tamtym roku wyjechały Praszczyki? Tak. Ile razy? Mam informację, Praszczyki w tamtym roku wyjechały 9 razy.
9 razy, no według moich informacji. 9 razy w 2020 roku 55, w 18 39. To są liczby, które mam z protokołów. Strażaków? Tak. No ja słyszałam, że Praszczyki w tamtym roku wyjechały raz. Są to podane dane oficjalne, natomiast nie wiem, czy jest jakaś inna remiza, która wyjeżdżała więcej razy. Panki. I nikt poza tym na przykład Kawki? Wszyscy wyjeżdżają w zależności od możliwości, jakie posiadają. Chciałabym tutaj szanownej Radzie, Pani Przewodniczącej, przypomnieć, że dzisiaj strażacy to w większości to są druhowie, którzy pracują. Jeżeli cokolwiek się dzieje, mamy jakąkolwiek akcję ratowniczą w godzinach, kiedy do południowych, kiedy większość ich jest w pracy, to nie jest tak, kiedyś było, że praktycznie 90% strażaków to pracowali na roli i byli w domu i byli praktycznie... Ale każda ochotnicza straż pożarna w tej chwili tak funkcjonuje. Tak samo funkcjonuje, dlatego wyjazdów od dłuższego czasu takich ochotników mamy dużo, dużo mniej niż wcześniej. Jest to między innymi tym spowodowane. No po prostu moje pytania nasuwają się tym, czy nie ma żadnej innej jednostki, która ma gorszy samochód, bądź jest bardziej mobilna i kto podjął decyzję, że akurat Praszczyki? Ja podjęłam decyzję. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Punkt 5. Zapytania mieszkańców. Czy ktoś z obecnych na sali mieszkańców chce zabrać głos? Nie widzę chętnych. Punkt 6. Wolne wnioski i interpelacje radnych. I czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Proszę, Pani Buszki. Ja po prostu chciałem zabrać głos w sprawie zasypywania wyr w drodze Aleksandrowskiej. Bardzo dużo do mnie dotarło wiadomości, że tam po prostu to było spartaczone. Osobiście dwa tygodnie temu tam pojechałem, to było 3-4 dni po zasypaniu tej drogi i autorytatywnie stwierdzam, chociaż nie znam się na technologii zasypywania czy likwidowania dziur w wjezdach. Mnie się wydaje, że tam ktoś, później zadam pytanie, po prostu szlakę po wypaleniu pieca centralnego ogrzewania wysypał do tych dziur. I w zasadzie po 2-3 godzinach te dziury były jeszcze większe aniżeli przed zasypaniem. I pytam się, ile to kosztowało? I kto w ogóle był na tak odpowiedzialny i kto przejął wykonanie tej roboty? Dziękuję. Panie radny, patrząc na film, który był w sieci, odnoszę się do tego, bo to, co pan ma na wzglądzie. Normalnie, logicznie myślący mieszkaniec i człowiek, przede wszystkim facet, to widzi, że to nie jest masa asfaltowa. To nie jest masa asfaltowa. To było tymczasowe wyrównanie dziur związane z tym, że dzień wcześniej mieliśmy zgłoszenie od mieszkańca, który na tych dziurach uszkodził koło, włącznie ze zdjęciami, gdzie były pokazane zdjęcia, na których widać uszkodzoną, właściwie pękniętą felgę. Więc to nie były, Panie Burzyk, jakieś rzeczy robione, które nas cokolwiek kosztowały, może do tego się odniosły. Bo tam nie jest popiół, tylko to jest frez, który zebraliśmy z drogi. Frez był, Panie Burzyk, utwardzony. To, że mieszkaniec tam poszedł i złośliwie drogę rozkopywał butami, to i nagrywał, to jest naprawdę tylko i wyłącznie złośliwość. Żadna technologia, żadne koszty, nic nas to nie kosztowało, jedynie w momencie takiej informacji, że faktycznie są dziury, bo są wszędzie dziury. No nie czarujmy się, że tylko są na Aleksandrowie, bo są wszędzie dziury. Aby uniknąć następnej takiej sytuacji, że ktoś uszkodzi koło, panowie pojechali, wszystkie dziury zasypali i utwardzili frezem. Nic nas to nie kosztowało, jedynie tylko praca pracowników. A złośliwość mieszkańców właśnie była pokazana na tym zdjęciu. Poza tym to też panowie, którzy robią, remontują drogi u nas, naszym takim roboczym sumptem i gospodarczym, to też wiedzą, że w momencie, kiedy w kałuży stoi woda, to nikt asfaltu gorącego tam nie włoży. No Panie Burzyk, chyba to jest logiczne, tak? Logiczne, a w tym momencie tam były kałuże równo z powierzchnią asfaltu.
Tak, tylko proszę mi nie wmawiać, że oglądałem film, bo po pierwsze jestem staroświecki, to jest piętnowaczy, ale nie mam w ogóle internetu, to jest pierwsze. Byłem tam, powtarzam, osobiście dwa dni po zasypaniu tych dziur. I po tym... I po rozkopaniu przez mieszkańca... Pani mówi, to mnie nie interesuje, ja tylko stwierdzam, co ja stwierdziłem, tutaj mówię. I nie było śladu po tym frezie w żadnej dziurze, przeszedłem odcinek 450 metrów. Mogę podać od numeru do numeru, pieszo. I oglądałem. Więc lepiej, moim zdaniem, chociaż powtarzam, nie jestem technologiem odbudowy jezdni. Moim zdaniem lepiej by było, gdyby to było zasypane po prostu zwykłym piaskiem. Tak szybko by to nie wypukało. Dziękuję. Czy ja również dostałam filmik? Nie oglądałam go w mediach społecznościowych. Dostałam filmik od mieszkańca i zdjęcia, który był dosyć mocno zdenerwowany stanem jezdni. Mówi, że sytuacja powtarza się kilka razy do roku. Akurat na tym odcinku. Nie jest ten odcinek w ogóle remontowany. Również pojechałam, zobaczyłam, jak ta droga tam wygląda. I uważam, że akurat na drodze asfaltowej zasypywanie frezem czy nawet piaskiem jest niebezpieczne z tego względu, że kamienie, które są w tym frezie, mogą odskoczyć spod koła i wybić szybę jadącemu drugiemu samochodowi. Ale również miałam kilka telefonów i nawet nagrany filmik dużo wcześniej, zanim on się ukazał w mediach. Według pani przewodniczącej lepiej, żeby dziury zostały, tak? Nie, dziury trzeba zalepić. Jeżeli sytuacja się powtarza rok z roku na rok, to trzeba tam po prostu zrobić asfalt. A uważa pani, że zasypanie, nie wiem, popiołem, gruzem, czymkolwiek jest okej? Okay? To nie był popiół, to nie był gruz, pani przewodnicząca. To była, tak jak mówię, masa asfaltowa. No fakt, że nie ma warunków do takich, aby można było położyć masę asfaltową na gorąco. Mamy zakupioną. Byłyby te dziury zrobione zgodnie ze sztuką, ale niestety nie było sprzyjających warunków. Poza tym, co do dziur, proszę się przejechać wszędzie dookoła. Mamy to samo. To nie jest tylko Aleksandrów. Poza tym w Aleksandrowie, ja też sobie zdaję sprawę, mieszkają mieszkańcy i też jak najbardziej wymagają od nas tego, aby te drogi były dobre, ale wszędzie są takie same, tak? Poza tym ruch na Aleksandrowie jest dużo mniejszy niż na Powstańcu, gdzie mamy dziury na Praszczykach od strony jego Zamłynia. Proszę się tam przejechać, zobaczyć, co tam jest. Na wysokości mieszkańców pana Kołeckiego czy Małopolskiego. Codziennie mamy informacje. Też nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Praszczyki, Kałmuki, proszę zobaczyć, Konieczki. Wszędzie mamy straszną drogę. Straszną. Co nie zmienia faktu, że rozumiem zdenerwowanie i rozgoryczenie mieszkańca, bo akurat zasypywanie, a faktycznie zgodzę się z radnym Bożykiem, po kilku dniach nie było po tym śladu. Bo no jeżeli mieszkaniec rozkopał to nogami, bo było to na filmie udowodnione, no to niestety. Poza tym, proszę Państwa, my mamy drogi, które mają powyżej 20 lat. Technologia na tamten czas budowanych dróg też była inna. Tabor samochodowy też mamy inny. Przedtem było większość koni, lekkich samochodów. Dzisiaj dobrze wiemy, co mamy. Więc no, zderzyliśmy się, proszę Państwa, z rzeczywistością, że drogi mamy, które nas się rozsypują, bo one już mają swoje lata. Niestety. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Wójt, a propos dziur. Chciałem zasygnalizować, że w mojej miejscowości Rzeździna jadąc listą 1 maja tak samo, ale to jest droga akurat powiatowa. I tutaj muszę powiedzieć, że absolutnie Pani Wójt ma rację, dlatego że w tych warunkach łatanie można zapytać każdej firmy, która remontuje te drogi, czy w jakikolwiek sposób właśnie tą masą zworkową i tam ubijają to, wycinają. U nas akurat tą drogę remontowali kilka razy już, także znaczy to były takie pojedyncze, powiedzmy, dziury. Ale teraz jest to droga powiatowa, jest bardzo uszkodzona, tak samo wymaga już remontu, tak jak już nieraz mówiłem. Każda droga w naszej gminie tak naprawdę trzeba ją zrobić od nowa. Natomiast Pani Wójt, mam pytanie co do wody, co do naszego ujęcia wody, czy cośkolwiek się ruszyło dalej, czy nie? Bo drugi miesiąc tego roku już mija. I mimo tego, że wywodzę się ze straży, bo Pani Wójt doskonale też o tym wie,
Nie mam nic oczywiście przeciwko strażakom, ale tutaj właśnie pojawia się ale, co do zasadności wydawania, czy no, to też dobrze, że dostajemy dofinansowanie, bardzo dobrze, bo nie musimy wydać 800 tysięcy, tylko 400 czy 300, no nie wiadomo ile tak naprawdę. Ale czy nie należałoby się zastanowić i na przykład te pieniążki przeznaczyć właśnie na drogę, albo na kanalizację, albo coś związanego z wodą, z wodociągiem. Dziękuję. Dziękuję. Wczoraj dostaliśmy aneks do umowy, o której też wcześniej sygnalizowałam, bo ten aneks uwarunkowany jest tym. W momencie, kiedy go podpiszemy, a nie mamy na ten moment pracy pani skarbnik, będziemy mogli ogłaszać przetarg na ujęcie wody. Więc w momencie, kiedy tylko pani sobie skarbnik wróci, uruchamiamy przetarg, bo już jesteśmy przygotowani. Jedynie to jest jedyna najważniejsza, istotna rzecz, która do nas wczoraj dotarła. Natomiast co do dofinansowania, my tego dofinansowania nie możemy na co innego przekazać. To jest dofinansowanie ukierunkowane i celowe, także tu nie ma możliwości, że przesuniemy te pieniążki na kanalizację czy na jakiekolwiek inne zadania. Tu chyba radnemu chodziło o te pieniądze, które my musimy dołożyć, czyli te 400, 300 czy 200 tysięcy, że to można przeznaczyć na coś innego. Ma rację pani radny? Czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś pytania? Przechodzimy do punktu 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał. Uchwała numer 1 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki. I poproszę o zreferowanie uchwały. Szanowni Przewodnicząca, Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki jest uchwałą, która zmienia wyłącznie w części tekstowej obowiązujący plan miejscowy dla miejscowości Panki. Ten plan miejscowy został uchwalony uchwałą z roku 2013. Uchwała wprowadza zmianę w zakresie wyznaczania obszarów pod lokalizacji stacji i stacji przekaźnikowych, stacji komórkowych, gdzie zgodnie ze sprowadzonymi zmianami do studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadza po prostu zakaz lokalizowania tych instalacji związanych z przekaźnikami, z telefonią komórkową w odległości 400 metrów od terenów granic wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczonych symbolami literowymi MN, MW, MM i MN przez U, za wyjątkiem dwóch wyznaczonych terenów w obrębie Panki, czyli za wyjątkiem dwóch terenów oznaczonych symbolem 1TL i 2TL. Jednocześnie w trakcie opracowania procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konserwator zabytków wniósł swoje uwagi do projektu planu. Wniósł jako warunek uzgodnienia, czyli należało to uzgodnienie jego uwzględnić. Chodziło o aktualizację zapisów w zakresie konserwatora zabytków, ponieważ zapisy, które były w tym planie, były z roku 2013, a to był rok 2021. Ta uchwała jest zgodna ze studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przeszła całą procedurę zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania czy uwagi, to służę wyjaśnieniami. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki. Paragraf pierwszy. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki przyjętego uchwałą nr 27.215.2013 Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki. Paragraf 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. I poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 12 głosami. Uchwała numer 2 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. I poproszę o zreferowanie uchwały. Do głównych zmian należy wymienić dochody bieżące. W rozdziale 852.02, paragraf 069.0, zwiększenie w kwocie 5415 zł jest to zwrot odpłatności za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej za rok 2021. W dochodach majątkowych w rozdziale 9005, w paragrafie 078.0, zwiększenie w kwocie 70 tysięcy zł jest to planowany wpływ ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, tak zwane białe certyfikaty. Dotyczy to zadań inwestycyjnych, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki etap drugi oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki. W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian w rozdziale 801.01 w paragrafie 424.0. Zwiększenie w łącznej kwocie 90 tysięcy zł. Jest to przesunięcie niezrealizowanych środków z 2021 roku na laboratoria przyszłości. W rozdziale 801.13, paragraf 430.0, zmniejszenie w kwocie 95 030 zł i 65 groszy, planowana mniejsza realizacja środków na dowóz uczniów. W rozdziale 9005, paragraf 430.0, zwiększenie w kwocie 20 tysięcy zł, planowane koszty dotyczące zbycia świadectw efektywności energetycznej, białe certyfikaty. W rozdziale 926.01, paragraf 427.0, zwiększenie w kwocie 5 tysięcy zł na zakup części do nagrzewnicy na halę sportową w Pankach. Wydatki majątkowe. W rozdziale 801.01, paragraf 605.0, zwiększenie w kwocie 15 tysięcy zł dotyczy zadania wykonanie placu przy szkole podstawowej w Pankach. Jest to usługa położenia kostki. W rozdziale 926.01, paragraf 605.7 i 605.9, zwiększenie w łącznej kwocie 45 tysięcy zł jednego grosza dotyczy zadania modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Panki. Jest to związane ze wzrostem cen usług z realizacją projektu współfinansowanego z PROW. Pełen zakres zmian obrazuje uchwała, część normatywna wraz z poszczególnymi załącznikami. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Proszę, panie radny. Ja mam takie ogólne pytanie tylko. Czy rzeczywiście co miesiąc Rada musi nowelizować zatwierdzony już plan budżetu? Bo mnie się wydaje tutaj w tych dwóch przypadkach wydatkach majątkowych. Czy nie szło tego przewidzieć, że modernizujemy obiekty sportowo-rekreacyjne? Czy nie mogliśmy przewidzieć, że będziemy układali kostkę pod podwórko czy plac w szkole podstawowej? Przecież to jest dla mnie osobiście niezrozumiałe, żeby miesiąc w miesiąc nowelizować budżet. Dziękuję. Dziękuję. Po to są sesje, panie radny, że właśnie na sesjach podejmujemy kluczowe decyzje. Państwo radni podejmują kluczowe decyzje związane z wydatkowaniem. Rok kalendarzowy kończy się z rokiem budżetowym. Pewne zadania, tak jak tutaj mamy laboratoria przeszłości, o których było mówione, realizacja była do zakończenia w przyszłym roku. Natomiast ze względu na to, że nie udało się wyłonić wykonawcy zlecenia, zadanie przeszło do realizacji na ten rok. Więc automatycznie, aby było przesunięcie pieniążków z tamtego roku na ten rok, musi być zgoda Rady. Nie ma innej możliwości. Poza tym, białe certyfikaty to jest rzecz, która się dzieje. Nie jest to uzależnione praktycznie od jakiejś naszej niewiedzy, jakiegoś naszego zaniechania. To jest procedura, która trwa.
Nie wiem, czy pan w ogóle wie, co to jest biały certyfikat. Na roście wiem. Tak? No to proszę, powiedz, co to jest biały certyfikat. Nie jestem uważniony do tłumaczenia tutaj zebrany, na czym polega ten certyfikat. Więc tak w skrócie powiem, biały certyfikat jest, są to pieniążki, które pozyskujemy, właśnie nie pieniążki, tylko to są takie punkty, TO się nazywają, które pozyskujemy w momencie wykonywania inwestycji, które wpływają na ochronę środowiska. My tutaj na zadaniu termomodernizacji i na oświetleniu ulicznym właśnie pozyskujemy te certyfikaty. Te certyfikaty uruchomione są na giełdzie. Ta giełda polega na tym, że z kolei podmioty, które emitują do środowiska bardzo dużo zanieczyszczeń, te białe certyfikaty wykupują. I na podstawie cen giełdowych, to znaczy się my też pytamy, tak jak pytamy o cenę energii, tak samo pytamy o możliwość funkcjonowania tych naszych certyfikatów na giełdzie. Pytamy, tak? Pytamy podmioty, pytamy firmy, które by chciały te certyfikaty od nas odkupić. Temat certyfikatów to nie jest tylko temat, że my je sprzedajemy, tylko to jest też obsługa. Za obsługę, w zależności jaka firma bierze sobie część tych pieniążków. Czyli w momencie, kiedy mamy 40 tych certyfikatów, kwota jest bardzo różna na giełdzie, procentowo każda firma uczestnicząca w tym zapytaniu zabiera sobie 16, 23, 40, 50% od pozyskanej kwoty na obsługę tych certyfikatów. Więc dla nas też jest istotne, aby to zapytanie było szerokie, żebyśmy też na tych certyfikatach jak najwięcej zarobili i wyłonili taką firmę, która za obsługę weźmie procentową małą kwotę. Tak? Na ten moment pozyskaliśmy duże pieniążki, bo to jak Państwo widzą 70 tysięcy. To nie są małe pieniądze. Ale to są rzeczy, które się dzieją tu i teraz, Panie Burzy. To nie są rzeczy, które były do przewidzenia w grudniu. Bo to są sesje... Wydrukowanie pracy przy szkole, nie można było tego przewidzieć? To było zadanie, które zgłosiła Pani Dyrektor. Utwardzenie terenu przed szkołą. Więc pewne rzeczy dzieją się tu i teraz i po to są sesje, bo to są przesunięcia, aby można było pewne zadania zrealizować. I jak najbardziej tutaj najważniejszą decyzją to jest Państwa decyzja, Państwa głosowanie, czy jesteście za przyjęciem tych zmian, czy nie. I od tego zależy realizacja tych zadań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 75 415 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego dochody bieżące to 5415 zł, dochody majątkowe 70 tysięcy. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 12 głosami. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Panki na lata 2022-2035. I poproszę o zreferowanie. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Panki na lata 2022-2035. Kwota dochodów została zwiększona o 75 415 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5415 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 70 000 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy Panki na dzień 8 lutego 2022. Kwota wydatków została zwiększona o 64 969 zł i 36 groszy,
z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 969,35 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o 60 001 grosz. Jest to zgodne ze stanem budżetu gminy Pańki na dzień 8 lutego 2022. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 8 luty 2022 wynosi 5 811 214 zł i 76 groszy. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Pańki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 10 445 64 grosze. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota planowanego długu na koniec 2022 roku nie zmieniła się. W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 426 992 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do końca 2035 roku. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się. Dodano przedsięwzięcie wykonanie placu przy szkole podstawowej w Pankach. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: laboratoria przyszłości oraz modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Pańki. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Pańki z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pańki na lata 2022-2035. Paragraf pierwszy. W uchwale 33.226.2021 Rady Gminy Pańki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pańki na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pańki na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pańki stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, objaśnienia w zakresie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 Gminy Pańki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pańki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 12 głosami. Punkt 8. Sprawy różne. Czy ktoś z radnych bądź z sołtysu chciałby zabrać głos? Proszę. Ja mam pytanie do pani wójt. Chodzi mi o ogłoszenie, które ukazało się na Pańki w sprawie na stanowisko na zamówienia publiczne. Pytanie moje brzmi tak. Czy jest to na stanowisko już istniejące, czy na nowe stanowisko? Jeżeli to tak, to dlaczego i czy gminę na to stać? Zanim odniosę się do pytania pana radnego, to pozwolę sobie jeszcze ja zadać panu radnemu pytanie, bo pan jest zawodowym strażakiem. I tutaj myślę, że to z pana ust powinnam usłyszeć podziękowania i wręcz aprobatę i zadowolenie z zaistniałego faktu, że dostaliśmy dofinansowanie do drugiego samochodu w gminie Pańki, nowego. Bo na ten moment nie wiem, czy pan radny sobie zdaje sprawę, że to co mamy, to mamy samochody 50-60-letnie, więc no trochę jestem taka zaskoczona, że akurat nie padło tu takie słowo, tak? Z kogo, jak kogo ust, ale tutaj zawodowego strażaka. Myślę, że nasza społeczność na Praszczykach, bo tutaj mam pana sołtysa z Praszczyk, jak najbardziej jest zadowolona bardzo tym faktem i z innych jednostek jak najbardziej też słyszałam słowa aprobaty, więc no taka trochę jestem zdegustowana tym faktem. Natomiast co do konkursu, tak, konkurs jest ogłoszony. Jest to stanowisko niezbędne na ten moment w obsłudze inwestycji, bo nie wiem, czy pan radny
ma taką informację, że od stycznia mamy my samorządy dodatkowo utrudnioną pracę, aczkolwiek obowiązek ten będzie na nas dopiero spoczywał w lipcu, natomiast już pomalutku wprowadzamy coś takiego jak rejestr umów. Jest to bardzo trudne zadanie, bo praktycznie wszystkie zadania, które realizowane są przez gminę, czy to jest fundusz sołecki, czy to jest tak jak tutaj mamy utwardzenie terenu przez szkołę, każde to zamówienie jest ogłaszane przez gminę i to gmina ma w obowiązku z wykonawcą zawrzeć umowę, jeżeli ta umowa opiewa kwotę większą niż 500 zł. Jest to bardzo trudne, aby zachować ciągłość i kolejność, bo wiadomo, że za każdą umową idzie faktura. To wszystko musi być datowane, numerowane, więc to są dodatkowe obowiązki. Na ten moment mamy osobę, która nie jest urzędnikiem, tylko jest pomocą administracyjną, więc nie ma odpowiedzialności merytorycznej na tym stanowisku, a niestety ta praca na tym stanowisku tego wymaga. Czyli jak dobrze rozumiem, osoba, która jest pomocą, będzie teraz specjalistą i czy będzie jeszcze jedna osoba dodatkowo do tej komórki, czy to będą te trzy osoby, tylko ta osoba zmieni, że tak powiem, zakres pracy i swoje stanowisko? Zgodnie z konkursem, wszystko jest opisane w konkursie, także odwołuję do lektury. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? To może ja zapytam. Zrobiliśmy w tamtym roku, pod koniec roku wymieniliśmy w zasadzie oświetlenie na hali. Z oświetlenia miały korzystać wszystkie dzieci, zarówno na lekcjach WF-u, jak i wszystkie dzieci, które mają treningi bądź jakieś zajęcia sportowe. I moje pytanie jest takie, dlaczego tylko nieliczne grupy mogą korzystać z pełnego oświetlenia, natomiast lekcje WF-u bądź treningi odbywają się tylko przy oświetleniu bocznym. Natomiast nie da się nawet włączyć oświetlenia z góry na hali, dlatego że jest wyłączany bezpiecznik. I od razu uprzedzę, że zadałam to pytanie dyrektorowi Wrzesińskiemu i pan dyrektor mi odpowiedział, że jest to za pełną wiedzą i zgodą pani wójt. I skierował mnie do pani wójt. Panie przewodniczący, informowałam was nie tak dawno, jak wyglądają przetargi na energię elektryczną. Ale ja rozumiem. Momencik, bo to się wszystko sprowadza do jednej puenty. Informowałam państwa, za jaką kwotę teraz płacimy za jedną megawattogodzinę. Jest to przepaść, bo to jest 500% wyższa. Jeżeli pamięta pani, bo dzieci jak najbardziej pani korzystały z hali, trenując w wcześniejszych latach, jaki był półmrok na hali i nie było sprzeciwu, że jest za ciemno. A teraz w momencie, kiedy jak najbardziej na moją prośbę, pan Wrzesiński świeci tylko główną taflę, bo uważam, że na treningi i na zajęcia wychowania fizycznego wystarczy tylko oświetlenie głównej tafli. Boczne oświetlenie jest niekonieczne. Myślę, że tutaj wszyscy powinniśmy pewne decyzje rozumieć i w momencie, kiedy na treningu mamy 5-6 osób i świeci się cała hala, pani przewodnicząca, proszę o wyrozumiałość, naprawdę. I nie ma tak, że dla niektórych grup się świeci. Że się świeci. Ja nie kontroluję tego, natomiast powinno bynajmniej być to weryfikowane przez pana prezesa, bo o to był poproszony. Tak samo treningi pani siatkarek, tak samo treningi panów trenerów mają odbywać się tylko i wyłącznie przy oświetleniu albo jednym, albo drugim. Nie ma potrzeby, żeby nagle było 750 luksów podczas naprawdę treningu 5-6 dzieci, czy nawet 15 dzieci. Ja panią wójt rozumiem i w zupełności się zgadzam, tylko traktujmy wszystkich porówno. Skoro wszyscy na treningach mają korzystać z części oświetlenia, to wszyscy. A wiem, bo odbieram syna z treningów, dzieci trenują przy oświetleniu bocznym, nie tym na górną płytę i tak odbywają się również lekcje WF-u. Natomiast siatkarki trenują przy pełnym oświetleniu. Włączony jest bezpiecznik,
który znajduje się w kantorze. Rozdzielnie. Czy tak jest? Ja chciałem tu powiedzieć tak, że faktycznie grupy młodzieżowe trenują tylko na świetle bocznym, które w tej chwili ma ponad 350 luksów. Więc w porównaniu z tym, co było, to jest przepaść, proszę Państwa, bo to nie o to chodzi. Naprawdę, to jest przepaść. Ale chwileczkę. Jeżeli mamy oszczędzać, to oszczędzamy wszyscy, a nie tylko wybrać. Ale chwileczkę, no małe dzieci, przedtem wszystkie światła dawały 270 luksów, teraz te boczne dawają 350, środkowe 500, wszystkie razem 750. I faktycznie grupy tych najmniejszych dzieci grają tylko na świetle bocznym. Jak przychodzą grupy, które wynajmują ale za pieniądze, i piłkarze trenują na środkowym. Siatkarki ze względu na to cały czas jest problem, że one jednak nie grają tak, jak pani trener powiedziała, one piłkę wystawiają do góry i im jest, po prostu one się muszą do tego świata nauczyć i cały czas jest problem, że one jednak pragną. No, żądają po prostu, że muszą mieć to światło takie jak na meczach, żeby były do tego przyczynione. A prawdą jest tak, jak pani przewodnicząca mówi, że wszystkie grupy młodzieżowe trenują na świetle bocznym. Uważam, że to jak jest nawet siatkarki, tam jest 4 czy 5 osób, no nie będziemy świecić tyle luksów dla 5 osób, prawda? A ile jest siatkarki na treningu? Siatkarki z pierwszej drużyny? Są wszystkie. No czyli ile? 18 do 16, chodzi mi o dzieci, o grupy dla dzieci siatkarek. Nie, chodzi mi tylko jedno, że jeżeli mamy oszczędzać, to treningi uważam powinny się odbywać przy ograniczonym świetle dla wszystkich. Bo oświetlenie robiliśmy dla wszystkich korzystających z sali, a nie tylko dla wybranych grup. I w zupełności się zgadzam, że nie jest potrzebne pełne oświetlenie na trening. Ja się w całej rozciągłości z panią wójt zgadzam. Kolejne pytanie mam jeszcze odnośnie hali. Dlaczego w dobie pandemii, kiedy dzieci mają dbać szczególnie o higienę, myć ręce, pozamykane są toalety. Otwarta jest jedna toaleta na całej hali. Toalety zostały zamknięte. Są, przepraszam, to nie jest jedna toaleta, bo jest toaleta dla mężczyzn, dla kobiet i w każdej szatni również znajduje się toaleta. A zostały zamknięte po rozmowie również z panią wójt, informowaliśmy o problemie. Po każdych zajęciach grup dzieci ze szkoły, ja mam udokumentowane to wszystko na telefonie, w jakim stanie zostawaliśmy ubikacje po lekcjach WF-u. Wszystkie papiery, nie wiem, czy młodzież ma jakieś uprzedzenie do papieru toaletowego, są zawody widocznie, rzucają, kto więcej rzuci rolę papieru do ubikacji, do muszli, które osobiście z tych muszli wybierałem. I więc podjęliśmy decyzję, że sprzątaczka, czy ja, przychodząc do pracy, byśmy prawie półtorej godziny musieli się zajmować samymi tymi ubikacjami, gdzie pracy na hali jest tak dużo, gdzie jedna osoba ma naprawdę, musi umyć parkiet, wszystkie korytarze, szatnie, żeby dezynfekować, a gdy były te ogólne ubikacje otwarte, myśmy tam spędzali po 2 godziny same ubikacje, żeby każdą ubikację, bo wiadomo, no nie będę tutaj mówił publicznie, w jakim stanie młodzież dostanie ubikację. I proszę Państwa, to jest, te ubikacje są dostawione po to zamknięte, w razie imprezy jakiejś ogólnej, większej, będą jak najbardziej otwarte. A uważam, że wystarczy tyle ubikacji, że nie ma kolejek, żeby tam się ktoś nie mógł dostać do ubikacji. A pytanie takie to myślę, że troszkę złośliwe, bo nie ma tam na tyle ludzi do sprzątania, żeby się po prostu siedzieć tylko w ubikacjach. Ludzie, przyjdźcie, zobaczcie, ile tam jest pracy na hali sportowej. A wtedy dopiero sprzątacie, żeby otworzyć wszystkie ubikacje. Dziękuję. Moje pytanie jest zrozumiane tylko i wyłącznie stąd, czy sanepid na przykład wie o tym, że nie można korzystać ze wszystkich toalet, kto podjął taką decyzję. Natomiast co do kwestii zostawiania toalety w takim a w takim stanie, w szkole podstawowej również był taki problem. Jest więcej toalet niż na hali. Sprzątaczek, myślę, osób zajmujących się porównywalna ilość. Pani dyrektor bardzo szybko i bardzo sprawnie poradziła sobie z tym tematem. I nie są pozamykane żadne toalety. Czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Proszę. Ja mam pytanie, pani przewodnicząca. W jaki sposób pani dyrektor poradziła sobie z tymi toaletami? A tu już nie będę wyręczać pana dyrektora, jak on ma sobie z tym poradzić. Proszę skontaktować się z panią dyrektor. Może podzieli się swoją wiedzą. No ja tutaj akurat będę się przychylał ku stronie pana wiceprzewodniczącego. Pani przewodnicząca też doskonale wie, ile tam jest. Jak nie, no to trzeba się przekonać samemu. Proponuję się zgłosić tam może też na ochotnika. Zresztą dzieci trenują, więc może
w ramach takiej charytatywnej działalności posprzątać trochę salę. Pracy żadnej się nie boję, nie ma problemu. Będzie taka potrzeba, to pomogę. Natomiast uważam, że hala została zaprojektowana i budowana w ten sposób i zaprojektowano tyle toalet, że powinny być otwarte każdy. Wszystkie. Mamy XXI wiek i przypominam pandemię. Proszę sobie zobaczyć zdjęcia, które pan Krzysztof ma. Zobaczymy, czy pani w dalszym ciągu będzie tak uważać, czy troszkę inaczej. To na hali są osoby, które odpowiadają za nią i pilnują. W każdej aplikacji mają stać, tak? Nie twierdzę, że w każdej. Czy jeszcze ma ktoś jakieś pytania? Tu są sprawy różne. Nie wiem, czy mieszkaniec, panie mecenasie, czy mieszkaniec w punkcie sprawy różne może zabrać głos. Decyzja pani przewodnicząca. Poproszę panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się tylko chciałam zapytać, korzystając z okazji, że pani projektant tutaj jest, do tej uchwały, która dzisiaj została przyjęta. Czy według pani jest to wystarczające, bo jeszcze w studium tam mamy 5 miejsc dodatkowo wyznaczonych. Czy teraz na etapie prac różnych związanych z dalszym planem tych miejsc nie można by było dołączyć jeszcze, żeby to już dokończyć tą sprawę do końca? Nie, 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 pani wójt, mi chodzi o to, że w studium są miejsca wyznaczone pod stricte pod to i chciałam się zapytać, czy też, czy według pani byłoby lepiej, jakby to było jeszcze dokończone? Ale to uchwała jest dokończona. W takim ja wiem, tylko jest zakaz, są te dwa miejsca, tak jak mówię, w studium jest jeszcze 5 miejsc, bo no, na logikę, no jest jakiś zakaz, czy bo będzie, są te miejsca wyznaczone w studium, czy nie lepiej by było jeszcze to dopracować do końca po prostu? Chciałam się upewnić. W chwili obecnej nie ma takiej potrzeby i takiej woli, bo to wymagałoby zmiany wszystkich planów w bankach. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 34. sesję Rady Gminy Panki. Dziękuję.